Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Jak pamiętacie... We need to get to level minus 2. Bet that's where they're keeping her. W poprzednim odcinku razem z Judy wyruszyliśmy na poszukiwania Evelyn Parker. To nas zaprowadziło gdzieś tutaj, do Santo Domingo, do miejsca, gdzie znajdują się jacyś kosiarze, którzy mają w swoich rękach Evelyn, robią nielegalne braindance'y, bardzo hardkorowe. Także no, miejmy nadzieję, że nic z nią złego się nie stało, bo jest nam ona potrzebna. No i też chcemy dla Judy pomóc, podsimpować się, bo jej bardzo na Evelyn zależy, czyli to może być trochę problem z romansowaniem z nią, ale... Zastanawiam się, czy kupić większy poziom inteligencji. Czy jednak zdolności techniczne, bo ostatnio też nie mogłem jakichś drzwi otworzyć. Bo nie miałem tych zdolności technicznych. Ale wiecie co, wezmę sobie jednak chyba inteligencję. I może coś z tej inteligencji kupimy. Lepsza demona. Zmniejsza o 30% wszystkie odporności przeciwników. A, to już wiem jak demony. Mogę też wieżyczki, eksploracja danych, 50% więcej komponentów. Weźmy wyłączenie wieżyczek. Myślę, że to może być dobra umiejętność. Dobra, to chodź Judy, idziemy w takim razie. Tylko robimy to po mojemu, czyli po cichu. Generalnie. Okej. Sektor minus pierwszy. Pytanie, czy są tutaj przeciwnicy? Dobre pytanie. Mogę to na razie normalnie otworzyć. Jaka koszulka? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, weźmy tak, wpierw ujawnienie interfejsów. Okej, czyli tu mamy dwójkę. Dobra, raczej dam radę się przekraść. To nie problem. Your call, but you gotta make it now. Chodźmy tędy. Tylko musimy jakoś się przekraść. Generalnie. Tam się mamy dostać. Dobra, no nie wiem, weźmy sobie quick save'a, dziabnijmy. Spróbujmy wejść do pokoju. Pokunku, Boże, co ja właśnie powiedziałem? Dobra. Dobrze było ich odwrócić. Tutaj. Odwróć uwagę przeciwników. Czy ja skakowałem coś, co jest na górze? Chyba tak. Tylko nie mogę ich pohakować teraz, nie wiem czemu. Ha. Czemu? Haki się spieprzyły. Odwróć uwagę przeciwników. Coś to widzę, na nich cienko działa. A raczej ich nie wyeliminuję dwóch naraz. Nie wiem, no dobra, spróbujemy. W teorii, nie wiem, Judy by mi pomogła zdjąć jednego z nich? Nie wiem, bo żadnego double assassination to nie mam niestety. Tylko nie mogę... Nie wiem czemu nie mogę tego zhakować. I ich odwrócić. Ich uwagi. Generalnie tam dam radę? No, teraz się odwrócili. Tylko jeden niestety. Dobra, mam nadzieję, że drugi nas nie zauważy po prostu. Dobra. Udało się przejść. Chodźmy dalej. W takim razie. Przecież chcemy zrobić po cichu akcję. Tutaj mogę otworzyć drzwi. Ale dobra, to mi chyba za bardzo nic nie daje. Chociaż niby tędy mamy jakoś przejść, albo i nie. No dobra, to chodźmy dalej. W takim rozrachunku. I'll distract him. You take him down. What are you thinking? Screw with him. No dobra. Ujawnijmy interfejsy. Get some smoke going. No dobra, to czekamy aż Judy odwróci ich uwagę.
co jest. Jakby nie wiem, jak mam pokonać tych kociarzy w sposób cichy, bo ta twoja pułapka czy coś, Judy, to tak średnio bym powiedział podziałała i cokolwiek sensownego tutaj zrobiła. Tak szczerze. Tam jest gaśnica, która by ładnie wybuchła. Pokonaj kosiarze opcjonalnie. Dobra, okej. O, teraz się rozeszli. Chyba o to chodziło. Wydaje mi się. Czyli mogę ich ściągnąć. Szybko. Jeden. O kurwa, drugi tu idzie. Restart optyki. Zdążę? Nie, dobra. Judy go pokona, nice. Okej. Już mu usmażyłem tą optykę. Jaki kurwa miał duży gun. O, to w ogóle przez ścianę zrobiłaś. No dobra. Już jakaś drzazga. Chodźmy dalej. Znaleźli chyba ciało. Ktoś tam sobie alarmował na górze. Generalnie. Gangi Night City. Okej, no też. Jezu, ile czytania. Nie. Dobra, chodźmy. Tędy. Tam nikogo nie widać. That's a maintenance room. See what I can stir up. Na razie to ty, Judy, musisz ogarnąć przeciwników. Aha, dobra, ty idziesz tu, moi. Okej, no dobra. To zobaczymy, co ona zrobi. W takim razie. Ogarniesz coś dobrego? Teraz zobaczymy. Mam nadzieję. Ja chyba mam iść dalej. No dobra. To ona będzie nam pomagać. Zdalnie. Okej, tu za bardzo nikogo nie ma więcej. Czyli możemy sobie ogarnąć tego pana i go zdjąć. Od razu. Dobra. Silverhand, siema. Ty się pojawiasz w bardzo nieoczekiwanym momencie. Generalnie. Got it out all her implants. And why stop there? Took a few internal organs while they were at it. How so very resourceful. Mogę użyć tego. No matter how many you stamp out, there'll always be more crawling around somewhere. Figure you've made their acquaintance. Afraid so. Mogę się też podłączyć od razu, zhakować, to czemu nie? Tylko to jest eksploracja, widzę danych. BD, BD, E9. BD. E9, gdzie jest E9? Tutaj, tutaj, tutaj. BD, E9. Nie, BD, BD. Kurde, jak to zrobić najlepiej? Jakoś nie mam pomysłu, nie widzę tego. Muszę na E9 skończyć i dwa razy BD mieć. Czas na zdobycie haka. BD, BD. A, dobra, okej. BD, BD, E9, dobra. Okej. Tam na górze ktoś mnie w ogóle wykrył, ale walić to. Czy tędy dam radę przejść? Kurde, tu aż 9 zdolności technicznych byśmy musieli mieć. Nie moja bajka. Zhakować, jak rozumiem, tego też nie mogę. Niestety. Czyli musiałbym przejść tędy, co? To oznacza sporo przeciwników na miejscu. I tam pewnie kogoś mocniejszego. Znając życie. Nie wiem. Czy jest tutaj jakaś opcja na inne przejście? Dobre pytanie. Chyba nie bardzo. Tam by ta możliwość otwierania drzwi mi coś dała, tak to... Trochę jestem w kropce. Dobra, to może tak, zróbmy quick save'a. Tu jeszcze w ogóle też coś mogę zebrać, co się na niebiesko świeci, to czemu nie? Okej. Jesteśmy tutaj. Tam mamy studio, ale mamy przejść jakoś tak trochę bardziej boczkiem. Tam coś mogę zeskanować w ogóle. Z tego co widzę. Tylko tutaj mamy kurwa trzech przeciwników. Trzech to kurde trochę dużo. Niestety. Ale dobra, rozeszli się. Okej. O, dobra, wejdź, bo gościu tu widzę. Trochę się przesunął.
Weźmy ujawnienie interfejsu jeszcze raz. Jeżeli... O kurwa, nie to chciałem. Dobra, i się skitrajmy. Weźmy mu, wyłączmy widzenie. Mam nadzieję, że tego szybko ten położę, a gość tego nie zauważy. Dobra, weźmy go, skakujmy jeszcze raz. Jeszcze jeden restart tej optyki. Dobra. Tylko niestety ciałko zdążył zauważyć i zaalarmować przeciwników. Niestety. Dobra. Chwilę, bo nie widzę wszystkich. Okej, tu jest jeszcze jeden. Też bym mu... Czemu ta gra tak laguje z tym UI? Coś się nie tak dzieje. Chciałbym gnoja zhakować. Mogę? Restart optyki. Na wszelki wypadek. Jakby się miał odwrócić. Generalnie. Dobra. Położony. Okej. Ten przyszedł tutaj. Niedobrze. Okej. Dam radę go zhakować. Daj się zhakować. Restart optyki chcę ci zrobić. Fuck! Naprawdę? Dlaczemu? Czy mogę teraz cię zajść od tyłu? Nie, dobra, to wczytujemy. Szkoda, że mnie zauważył. Tym bardziej, że już byłem dosyć mocno schowany. Także to mnie w ogóle zdziwiło, że mnie zauważył, ale no spróbujemy jeszcze raz. W takim razie. To te quick save'y są. Jednak, żeby to jakoś sensownie rozkminiać po cichu. Dobra, tylko znowu jestem tutaj niestety, czyli trochę się cofnąłem jakby w akcji. Dobra, ten się na pewno rozejdzie za jakiś czas. Generalnie. Plan jest dokładnie taki sam jak wcześniej. Tylko zobaczymy, czy się będzie dało. Generalnie. Też nie wiem, o co tego gościa chodzi. Ja mu pewnie coś mogę zrobić. Mogę naruszyć protokół, zobaczmy. Ale nie, do tego koszty w pamięci mogę sobie zmniejszyć. 5-5 BD 1C, no nie wiem, zróbmy tak. BD 1C. No spoko, przyda się. Czemu nie? Dobra, jeszcze raz ujawnienie wszystkich interfejsów poproszę. Dobra. O kurwa. Nie ten. Nie widź mnie. Tamten jest po drugiej stronie tego jakby pieca, czy kichuj to jest. Czy temu mogę zrobić znowu restart optyki. Tego mogę szybko zabić. Dobra, tego spróbujmy zajść od tyłu. Chwyć. R, dobra. O, teraz to jakoś sensownie wyszło. Temu też muszę wyłączyć. Come on, czy on wstał? Czemu on wstał? No come on, chciałbym go zhakować. Restart optyki. Dobra. Okej, on nic nie widzi dzięki temu. Mogę go chytnąć i zajebać. Dobra. Dobra, to jest bardzo dobre podejście, także quick save. I tam gdzieś mamy jeszcze jednego pana kolegę. Na wszelki wypadek nie, to chciałem, fuck. Dobra, dobra, E9-1C. E9, E9. Generalnie i tak nie to chciałem. Chciałem ujawnić interfejsy. Generalnie. Dobra. Ci są gdzieś indziej, czyli tu raczej dam radę podejść. Schwycić. I obezwładnić, dobra. Okej. Okej, dobra. Tutaj coś mogłem w ogóle zbadać, będąc w tym miejscu. Mamy ciała. Ha. Mogę to zbadać czy nie? Come on. To nie jest na pewno Evelyn. To też nie jest Evelyn. Czy raczej jej tutaj nie ma. Generalnie nie pogadam o tym z Johnem. Oni tu muszą palić ciała. Ale dobra, okej. Okay. Mamy wejście chyba. A czy ja tutaj przedtem nie zaczynałem? Okej, gra mi pokazuje, że mam przejść gdzieś jakoś naokoło. Czyli zakładam, że jakoś tędy. To niby ktoś gada, ale to jakieś zbugowane. Aha, dobra, to z jakiegoś radia. No ma to sens.
Dobra, chodźmy dalej. No już mam nadzieję, że te drzwi normalnie otworzę, tak. Where are you? Close to the studio, I think. You find anything useful? Freed up the elevator. Should be easier to get out of here. No dobra. Zobaczmy sobie jeszcze ujawnienie interfejsów. Okej, dobra, poczekajmy na Judy. Tego też jednego jeszcze możemy wywalić stąd. Generalnie. Na szybko. Wydaje mi się, żeby na pewno nam się nie naprzykrzył później. Szczególnie, tym bardziej, że go się z kurwysynem jednak pracuje tutaj i robi te braindance'y, także... Także no, dobra, teraz mogę się tutaj trochę swobodniej przemieszczać i chociażby tutaj się podłączyć. Lokalna sieć, co tu mogę zrobić? Monitoring. Wyłącz. Wyłącz, dobra. Podłącz się też, tutaj mogę skakować to. No i też tam BD1C... BD1C E9. BD1C 9. Tak. Dobra. Okej. Okay. Spotkajmy się w takim razie z Judy tutaj. W takim razie. Gdzie ty jesteś, Judy? Tutaj? Okej. Okay. All right, I'm here. Let's find her. No to zobaczmy. Wchodzimy do studia. Jest Johnny. Just don't touch her. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. Dobra. Okej, okay, to poczekajmy chwilę. Mamy Evelyn, mamy też Johnego. Grab it and tell me when you're gonna yank it. I'll break the link at my end at the same time. No dobra, to jestem. All right, let's do this. Wait for my signal. Here goes. Ready? And now. No i? Thank God. Evelyn, you hear me? She okay to be moved? No brain hemorrhages, damage to the spine? Doesn't seem to have any wounds. Guess we got no choice. What's wrong with her? Honestly, I don't know. She's gotta be seriously traumatized. Let's get her somewhere safe. Fast, too. Which way? I sealed the doors and managed to power the elevators. Elevators it is, then. Dobra, to niesiemy w takim razie Evelyn. Wynieśmy ją stąd. W takim razie. Mam nadzieję, że tu już bez większego problemu. Judy nam odblokowała windę. Ona teraz tak jest nieprzytomna, także nie było sensu pytać ją o cokolwiek. O, okej, okay, dobra, co ciekawe, gra mnie przeniesie? Okej. Okay. Come on, is it really that hard? Please, just one. For me. Nie ma mowy. Smoking's for posers, and it stinks too. Say whatever the fuck you want, but just light up. No. Non-smokers are the fucking worst. Just my luck. Sorry, nie palę. Let's give him a couple. You saw how she looked. If it was up to me, I would have splashed some water on her face back at the studio and asked her straight up. No dobra, chyba nic nie mamy opcji, idziemy. It's not up to you though, is it? Let's go. Dobra, mamy pogadać z Judy, także chodźmy. Zobaczmy, mam nadzieję, że uda się jej poskładać Evelyn w jakikolwiek sensowny sposób. Zobaczmy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Trzecia część nocy się quest nazywa. No chodźmy, od razu kontynuujmy. At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. I would have already killed her by now if I didn't feel so bad for her. How's she feeling? Use your imagination. That place sucked every last drop of humanity from her. It's not enough. She already gave up everything she had.
I just kept taking more and more. She's in some kind of trance, like she's folded into herself. No reaction to her surroundings whatsoever. I really, really didn't want to poke around in her head. I did it for you. I just want you to know that. I need to talk to her. Listen, I know you've got some serious questions that she's got the answers to. I mean, if I were you, I'd want to know too. But it's just not gonna happen. She's completely out of it. You've gotta be fucking kidding me. You're mad at her. Why? When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have any... I know. It's okay. So I don't get why... You'll find out in a sec. I'll show you the virtue I found. How many BDs did you manage to rip? Two. Only one of them's intact. Understandable, though. The rest... Well, they're in the same shape as Evelyn right now. Guessing you saw them already. Yeah. Had to wrestle to make sense of the whole thing. But I don't want to say anything and taint your perspective. You should go in with fresh eyes. Okay. Show me. Give me a sec while I set the parameters. Guess we'll find out if our doll really did lose her tune. Come on, V. No dobra, porozmawiaj z Evelyn opcjonalnie. Jeszcze możemy zobaczyć, ale wątpię, że ona będzie chciała. I'll be the first to admit, this does not look good. Hey. How you feeling? Need anything? Not here to nag. Just talk. I know it's a bad time, but I gotta ask. You got any idea how to remove the biochip? Or know anyone else who might? Listen, Evelyn, I really need your help. It's important. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. You're right. This is a complete waste of time. Nie będę jej dotykać, bo to się może źle skończyć. Chodźmy do Judy. Zobaczmy te braindance'y, które ona gdzieś tam udało jej się odzyskać z jej pamięci. Have a seat. Okej. All right. Roll it. Data was in pretty rough shape. Not all that editable. Glad you managed to salvage him in the first place. Needs a second to load. Quality's lousy, but I did what I could. No dobra, to zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. What am I looking out for? Every single piece of tech I see? Security? We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the virtue. What about his messages? Only if you can do it and be parfait, Bori. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual relaxed self. And if he starts talking about the biochip himself, should I... Biochip? Where you hear this? That is not of interest to you. You spin the virtue, you come back here, we give you the eddies. That is your one job. The rest is none of your concern. Understand? Nie pamiętam, jak się nazywał ten gang netrunnerów, Wood Boys, ale też przecież ja widziałem pokaz na PGA chociażby i to też gdzieś było pokazywane przed premierą publicznie i ona tam była, poznaję ją, nie wiem jak ma na imię i w ogóle. Dobra, no tryb edycji w takim razie. No zdecydowanie poszukaj wskazówek w nagraniu. Zobaczmy. Under normal circumstances, encryption is easy to crack. But not this time. Whoever she is, she's got serious net running skills. That, or someone's working it for her. Okej, tutaj coś mamy. Might not be important. Maybe, but
All of them are from Pacifica. Narrows down our search at least. No właśnie, czyli wiem, że to w Pacyfice, bo to też tam było pokazywane. Generalnie. Także dobra, cofnijmy sobie gdzieś na początek. I tutaj też coś mamy. Think I recognize these. What are they? Viv markings. You familiar with them? Not enough to know what they actually mean. Heard of who might use them though. Who? Could be the Voodoo Boys, but that's just a hunch. Can't be 100% sure. The spine chilling Netrunner crew? Hard to find because they don't want to be. I wouldn't know where to start. What now? Looks like I'm going on a field trip to Pacifica. Dokładnie. No dobra, jestem ciekaw, czy na innych w ogóle layerach cokolwiek znajdziemy. Wątpię. Bo raczej tutaj nic ciekawego nie ma, no ale przelećmy to. Nie wiem, czy gra mi sama chyba powinna oznaczyć ciekawe rzeczy do edycji, nie? Czyli chyba też i tutaj na generalnie kanale audio raczej też nic dodatkowego nie znajdziemy. Dobra, no to wyjdźmy w takim razie. Czyli Pacyfika. Nasz kolejny cel. What do you think? Woman who hired Evelyn. Any idea who we're up against? Your guess is as good as mine. Sorry, V. W ogóle gdzieś ci się twarz wiksuje przez te włosy, nie wiem czemu. Now we know what happened to Clouds. They're the ones who tried to flatline her. Launched a nuke at her chip. So it was punishment? For getting played by her? She knew more than they thought she knew. Couldn't let that go. So that's who she was running from. Looks like Evelyn never told us the whole truth. You're telling me. If I'd known what she'd gotten herself into... I'm so mad at her. Her only job was to record a virtue. Pretty damn amazing she managed to organize a full-blown heist. And swipe the biochip from under her boss's noses. So that's where you came in. She hired you. And brought this all on herself. On YouTube. There's one more recording. Wanna see it? Pewnie. Sure, why not? Nothing can surprise me at this point. No dobra, to zobaczymy, co zobaczymy w tym braindance'ie kolejnym. Oui, oui, allez. Vous avez bien raison, vous êtes tout intelligent pour ça. Vous êtes bien. Vous n'êtes pas enragé. En plus, c'est plus bon moyen nous gagner pour nous réveiller sur nos coups. Il faut que nous prenions chance là. Vous gagnez plus bon l'idée? Très bien. Si vous décidez si spon critique ça me pense, à continuer à faire le travail. What language is she speaking? Dunno. Haitian Creole? It is the Voodoo Boys. Didn't I? Wait, let me see if I've got an auto translator. Meantime, you try to tune into the phone's frequency. See what the other side's saying. Dobra, to w takim razie warstwa audio. Okej, cofnijmy sobie. Gdzieś tutaj mi gra pokazuje, że mam dużo. Generalnie. No pokaż ten telefon. Gdzieś tu powinien móc. Wcześniej mogłem, teraz nie mogę. Come on. Czemu nie mogę? Przecież przed chwilą mi pokazywało, że mogę zeskanować ten telefon. Dobra, nie wiem, cofnijmy jeszcze bardziej. Dobra, czekajcie, zmienię warstwę na wszelki wypadek. O właśnie, bo teraz dopiero mi się to odblokowało. Got it. Give it a second. Okej. Heard her mention Yorinobu. Probably why Evelyn buried this recording deep. Caught another name. Something like Silverhand? We have to know what they're saying. Could be important. Fine. Just found the auto transfer package. You should get along fine with your system. I'll install it now. Dobra.
To co, puszczamy jeszcze raz, co? Tu peux pas déjà aller? Oui, oui, allez. Vous avez raison, vous êtes tout intelligent pour ça, pour te dire bien. Ou pas, c'est même si elle a fait un problème? On s'est pas enragé. En plus, c'est plus bon moyen de nous gagner pour nous arriver sur un nouveau. Faut que nous pourrions cela. Czemu mi teraz nie pokazuje, co ona mówi? No, coś się kurwa zbugowało. Come on. Weźmy, cofnijmy generalnie. Oni chcą zdobyć, już widzę, kod tego Soul Killera, Altigam. Silveran a mené nous direct sous Alt. Vous gagnez plus bon l'idée? Très bien. Si vous décidez si c'est bon critiquer ça me pense, va continuer à faire travail. No właśnie, czyli chcą wykorzystać Silverhanda, żeby dotrzeć do Alt Cunningham, bo z tego co wiem, to ona jest jakby też taką świadomością w sieci Arasaki. No i generalnie ona właśnie pozwala na jakby wszczepienie chyba świadomości do chipu, do komputera. Okay, Judy, we're good. All right, disconnecting. Podejrzewam, że Silverhand wszystko to też słyszał, także pewnie to jakoś skomentuje. I don't get it. What's this have to do with Johnny Silverhand? He died like forever ago. Lee, you got any idea? Biochip we stole. It's got Silverhand's engram burned onto it. Engram? Digitized psyche. Personality construct. Can you give me a minute? I need to go over some stuff in my head. Of course. In my head, dosłownie. Know who they are, who the woman is? Any idea how we find them? Fuck, V. I've been dead the last half century. Sorry if I'm unable to hand you all the answers on a chrome fucking platter when you snap your fingers. These people, what could they want from Alt? How the hell should I know? Got no notion whatsoever? One way or another, everything leads back to that netrunner. Finding her is our biggest priority. If she knows as much as I think she knows about the chip, she can help us out. Thought you said nothing could help us. Nah, just find us that Juju wirehead, okay? Czemu ci kurwa Silverhand zostają papierosy lewitujące w powietrzu? Ja jebie. Porozmawiaj z Judy. No chciałem jej powiedzieć o Silverhandzie, tak nie bezpośrednio. Got any idea how to get in touch with the Voodoo Boys? I'll ask around. Make a few calls. Let me put it this way. The Voodoo Boys wouldn't trust a cat if it walked onto their turf. But someone's gotta know a way in. Well, good luck. Hope you won't need it. O, też mam takie życzenia. Thanks, Judy. No, V. Thank you. You're a good person. Evelyn could never see what was under people's skin. If she could have gotten to know you a bit better, then who knows? Things might have turned out differently. O kurde, dostałem komplement od Judy. Okej, okay. Tu w ogóle coś jeszcze mamy. O, czy to jest Flathead? Didn't know she dabbled in robotics. Now that's fucking Shimra. Think that's how she winds down? After a day's work of tuning hardcore smut? Wouldn't be surprised. No. Interesting. Place looks like a fucking antique museum. I guess you should feel right at home. Chick's got taste. Except for one thing. And what's that? Way she looks at you. Don't pretend you haven't noticed. Makes you all mushy inside. I can feel it. Masz rację, kurwa. Masz, kurwa, rację. To jest w ogóle mieszkanie Judy, nie wiedziałem. No dobra, to co, na razie chyba. Nie pogadam z tobą więcej, co? Dobra, to cześć.
Jeszcze cię przelecimy, spokojnie. A właściwie wejdziemy w związek, to nie ma być one night stand. Dobra, opuść mieszkanie. Zadzwoń do Mr. Hansa. Okej. Czyli to on by miał to ogarnąć. No dobra, ale no... Myślę, że fabułę sobie zrobiliśmy już na jakiś czas. Mamy jakiś trop. I żeby go kontynuować, muszę wykonać telefon. Ale w pierwszej kolejności to my sobie oczywiście porobimy zadania pobożne. A, widzę, jesteśmy w Kabuki, okej. Czyli tu będziemy mogli porobić trochę rzeczy. Może spróbujemy znowu bliźniaków. Może teraz już trochę lepiej walczę wręcz i to mi się uda. Pozgarniamy sobie jakieś rzeczy dla gliniarzy. A później nie wiem. Teraz już widzę wszystko. Mogę zrobić w miarę, ma to równy poziom, że tak powiem. Wszystkie zadania poboczne, znaczy główne. Poboczne nadal nie, ale... Ale część już się też tam jakoś robi bardziej klarowna. Także zobaczymy. W ogóle ta automania, no to trzeba mieć pizdu kasy. Ale też warto będzie sobie wszystkie oczywiście kupić. No dobra, zobaczymy jeszcze, co będziemy robić w odcinkach kolejnych. Na razie w tym odcinku to by było na tyle. Tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.